Cześć, witajcie, ja się nazywam Dominika Śnios i witam Was w najnowszym programie, który prowadzę razem z Julką Szymczychą, gdzie przedstawiamy Wam działalność różnych sekcji z AZS AGH Kraków. I dzisiaj moim gościem jest Kuba. Cześć Kuba, przedstaw się i przedstaw się w ogóle sekcję, jaką reprezentujesz. Dzień dobry, nazywam się Jakub Spieszny, jestem drugim trenerem pierwszego zespołu naszej sekcji piłki ręcznej. Odpowiadam w szczególności za przygotowanie motoryczne w tej sekcji, ale również uzupełniamy się tutaj z pierwszym trenerem Sławkiem Karwowskim, ponieważ też jestem od wielu lat związany z piłką ręczną. Piłka ręczna, czyli szczypiorniści, no to powiedz mi proszę Kuba, o co chodzi w piłce ręcznej? Wszyscy wiemy, że chodzi o to, żeby trafiać, rzucać po prostu do bramki, ale tak naprawdę jest to trochę bardziej skomplikowany sport, no i jakbyś miał takiemu laikowi po prostu opowiedzieć, na czym polega piłka ręczna? Czy zawsze mówię, że piłka ręczna jest bardzo fajną dyscypliną, szczególnie dla właśnie laików czy na lekcjach wychowania fizycznego, ponieważ opiera się na takich naturalnych ruchach i można bardzo szybko zacząć grać w piłkę ręczną. Tak naprawdę każdy z nas potrafi rzucić, każdy z nas potrafi biegać, skakać. Jeżeli nauczymy się tylko podstawowych zasad, czyli wymiarów boiska, dlaczego nie możemy wchodzić do pola bramkowego i tylko bramkarz może tam w określony sposób się zachowywać. Ilu zawodników jest w zespole, to już tak w zasadzie możemy nauczyć na pierwszych zajęciach piłki ręcznej. Osobę, które nigdy nie trenowały tej dyscypliny, możemy nauczyć gry w piłkę ręczną i możemy rozegrać pierwszy mecz. Oczywiście uproszczone zasady, możemy wtedy nie patrzeć na błąd kroków, ponieważ w piłce ręcznej możemy zrobić tylko 3 kroki z piłką, raz rozpocząć kozłowanie. No jest wiele takich rzeczy, ale te podstawowe przepisy możemy wytłumaczyć już na pierwszych zajęciach, więc myślę, że nawet laik może zacząć od razu grać w piłkę ręczną. Okej, okay, no i na AZS AGH Kraków macie, z tego co się już zdążyłam zorientować, 3 różne te poziomy sekcji, tak, tej piłki ręcznej. Tak. Jak to wygląda i kto trenuje w poszczególnych właśnie sekcjach? Mamy pierwszy zespół, powiedzmy zawodowy, w którym są zawodnicy z wieloletnim stażem zawodniczym. Oni występują w pierwszej lidze męskiej piłki ręcznej. Poza tym mamy drugą drużynę, której trenerem jest Adrian Ziaja i ona występuje w drugiej lidze. Tam są też zawodnicy, którzy od wielu lat grają w piłkę ręczną. Natomiast również Adrian Ziaja prowadzi treningi sekcji B, czyli tego trzeciego zespołu, gdzie wszystkich zapraszam serdecznie. No i tam każdy, kto nawet na WF-ie w szkole grał w piłkę ręczną i mu się spodobało, może przyjść. Na tych treningach na pewno skupiamy się więcej, oto Adrian prowadzi, ale jestem przekonany, że skupia się głównie na nauce techniki. Podstawowa jakaś taktyka gry i właśnie ma to sprawiać przyjemność. A powiedz mi w takim razie, jak wygląda taka selekcja zawodników, którzy przychodzą i chcą się dostać w ogóle? Czy to jest tak, że macie jakiś trening pierwszy, gdzie wybieracie sobie, o kurde, ten gra naprawdę dobrze i może będzie grał? Czy jednak trzeba się do Was przyjść, zapisać jakoś może? Znaczy mówimy o tej sekcji B, tak? Tak. Myślę, że wystarczy się skontaktować gdzieś przez social media, czy przyjść. Treningi odbywają się na Nowej Hali na Armii Krajowej 5. O godzinie, z tego co pamiętam, 21:15 w czwartki właśnie. No i można na nie przyjść na pewno, no i spróbować swoich sił. Powiedz mi proszę jeszcze, jeżeli jest jakaś osoba, która, dajmy na to, zawodowo trenowała sobie w innym mieście i postanowiła przeprowadzić się do Krakowa, czy jest taka szansa, że ona jest w stanie dołączyć do waszej pierwszej drużyny, czy musi próbować od tej B, od początku iść tak dalej, czy jest szansa, że wybierzecie właśnie tą osobę do was? Oczywiście tak. Jeżeli ktoś trenował na poziomie pierwszoligowym i prezentuje poziom, który pomoże naszej drużynie osiągać zamierzone cele, no to jak najbardziej może dołączyć od razu do pierwszej drużyny. No, pierwsza drużyna w ogóle jest nastawiona na wynik, druga na rozwój zawodników, a trzecia na wszystkich studentów, może tak.
A powiedz mi w takim razie, propos już tych treningów, już trochę o nich mówimy, to właśnie jak często się odbywają te treningi, bo domyślam się, że nie wiem, piłka ręczna, mam takie wyobrażenie, że dzieli się na kilka różnych rodzajów treningów, które na przykład się dzieją, może wyprowadź mnie z błędu, ale tak mi się wydaje, że to na przykład technika, taktyka, jakieś tam inne rzeczy osobno, merytoryka. W różnych fazach treningu różne rzeczy ćwiczymy. Okay. Też zależy od poziomu zaawansowania. Na pewno jeżeli chodzi o właśnie sekcję B, więcej będzie czasu przeznaczane na technikę, na przykład technikę podstawowych zachowań na boisku, takich jak rzut z wyskoku, rzut z przeskokiem, rzut z padem. No jeżeli jak chodzi czasu... o sekcję B, no to właśnie to jest raz w tygodniu ten trening w czwartek. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą ligę, mamy 4 treningi w tygodniu. No i tutaj no to już jest specyfika. Zależy jak są rozgrywki ustawione, u nas to jest raz w tygodniu. Musimy ten szczyt formy zbudować na sobotę, więc nie mogą być zajechani, więc już od razu, jak się domyślacie, w piątek jest lżejszy trening, bardziej taktyczny. Bardziej zaawansowana drużyna, tym więcej osób w sztabie szkoleniowym. No, nas jest powiedzmy dwójka plus fizjoterapeutka. No i my próbujemy organizować ten trening pod wieloma kątami, tak żeby był właśnie dobrze ułożony. Natomiast wtorek to jest najmocniejszy trening, poniedziałek w zależności od tego, czy mecz był w sobotę, czy w niedzielę. Oczywiście też inaczej trenuje się w okresie przygotowawczym, czyli zaczynamy treningi w sierpniu. Tak to się u nas zaczyna w sierpniu, sierpień i połowa września to są bardzo mocne treningi. No u nas jeszcze jest ta specyfika, że jesteśmy tą drużyną akademicką i bardzo ważne są dla nas akademickie Mistrzostwa Polski, w których mamy duże sukcesy, ponieważ mieliśmy 2 lata temu pierwsze miejsce w zeszłym roku na akademickich Mistrzostwach Polski, ustąpiliśmy tylko drużynie z Opola, więc myślę, że to jest bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, bo nie jest łatwo się przebić, dwa razy wejść do finału, to naprawdę trzeba trzymać wysoki poziom. To teraz jak tak mówisz, pojawiły mi się w głowie 2 pytania. Pierwsze moje pytanie jest takie, skoro mówisz, że bardzo duża część waszych zawodników to studenci, to jak oni sobie radzą z tak dużą ilością treningów, tutaj występy, tutaj coś tam, to przecież zorganizowanie jest konieczne, takie naprawdę i dyscyplina przecież chyba, tak? Znaczy jest to sporo wyrzeczeń. Wiem, jak gdy ja byłem studentem i trenowałem też tyle razy, właśnie 4 treningi na hali, mecz i 2 razy w tygodniu powiedzmy siłownia, to nawet godzinowo bardzo dużo wychodzi. To mam pytanie teraz, to drugie, które mi się pojawiło w tej wypowiedzi. Jeździcie na te zawody i tak dalej, osiągacie takie sukcesy. Jak wybieracie skład na taki właśnie wyjazd na konkretne zawody? No, trzeba wziąć, kierujemy się tym, no jest to już profesjonalna drużyna, kierujemy się tym, jak przez cały sezon ktoś pracował, jak w jakiej dyspozycji jest aktualnie. No, ale raczej każdy zdaje sobie sprawę ze swojego położenia w zespole. Te pierwsze 10-12 osób to jest pewne, no chyba, że wypadną ze względu na kontuzję, no a te 4 miejsca dalej dopiero są obsadzane przez zawodników, którzy walczą o to miejsce, powiedzmy. Okej, okay. I powiedz mi w takim razie, jeżeli miałbyś zachęcić właśnie takiego typowego laika, studenta, który przychodzi na pierwszy rok studiów i stwierdza, że kiedyś grał na WF-ie, fajnie mu się grało, jak ty byś zachęcił właśnie, że to wybór właśnie waszej sekcji, ogólnie piłki ręcznej na AGH-u, to jest dobry wybór i że warto do was przyjść? Dla mnie piłka ręczna po prostu jest moją pasją i ulubioną dyscypliną, dlatego każdego bym zachęcał, żeby współdzielił z nami tą pasję. Na pewno jest to łatwiejszy jakiś sposób, żeby dojść do sprawności fizycznej, co jest bardzo ważne teraz. Piłka ręczna, tak jak mówiłem wcześniej, jest oparta na takich funkcjonalnych ruchach. Jest dużo biegania za piłką, co jest przyjemniejsze niż samo bieganie, przynajmniej z mojej perspektywy. Więc może to zachęci, a właśnie przez to, że nie trzeba mieć bardzo wymagającej, bardzo wysokiego poziomu techniki, żeby rozgrywać mecze, to może to sprawiać przyjemność już od samego początku. Myślę, że Adrian Ziaja, który prowadzi treningi sekcji B, organizuje w ten sposób, żeby były bardzo atrakcyjne. Jest tam dużo zawodników, zawsze można rozegrać między sobą jakieś spotkanie takie sparingowe. No a tak jak mówię, no można zawsze awansować też wyżej.
No i na koniec pytanie właśnie, z kim się kontaktować, żeby do was dołączyć? Po pierwsze, tak jak mówisz, właśnie z tym trenerem kadry B, który właśnie dla tych studentów to organizuje, a po drugie właśnie, jeżeli byśmy chcieli pójść na przykład na wasze mecze, pójść gdzieś tam was zobaczyć, tą już właśnie wyższą ligę, z kim się kontaktować, gdzie macie jakieś takie dostępne informacje bardziej też? Myślę, że najprostszy kontakt będzie z nami przez social media, na Instagramie Ręczna AGH i dalej pokierujemy, gdzie się zgłosić do nas. No i jeszcze mam pytanie odnośnie samych zawodów w ogóle, bo jeździcie na te akademickie Mistrzostwa Polski. Jakie jeszcze macie w kalendarzu, powiedzmy, rocznym rodzaje rozgrywek, na które się wybieracie? Znaczy, no, pierwsza liga i druga liga. Pierwsza liga, no to co rozgrywamy co tydzień, co drugi tydzień w naszej hali. Po pierwszej rundzie właśnie tej zimowej jesteśmy na drugim miejscu, przegraliśmy tylko jeden mecz z liderem tabeli z Chrzanowa. Natomiast to jest raz w tygodniu, druga liga również gra raz w tygodniu w tym systemie właśnie ligowym. A jeżeli chodzi o turnieje, no to są tylko półfinały akademickich Mistrzostw Polski. Jeżeli wywalczymy awans, no a myślę, że z tym poziomem sportowym, który reprezentujemy, to bez problemu, to są finały akademickich Mistrzostw Polski, gdzie właśnie no staramy się co roku bić o medale. Pierwsze miejsce w akademickich Mistrzostwach Polski 2 lata temu i drugie w zeszłym roku. No to ja tych sukcesów życzę wam jeszcze więcej, bo z tego co słyszę, jest to zespół, który tak naprawdę do sukcesów jest stworzony. Trzymam za was mocno kciuki. Ja mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego materiału przede wszystkim, jak dołączyć do tej sekcji, jak ona działa, no i wszystkie niezbędne też wiadomości zostały tutaj zawarte. Jeżeli chcecie dołączyć do tej sekcji, no to serdecznie polecam i zachęcamy was bardzo serdecznie. Dziękuję wam za rozmowę i dziękuję ci bardzo, Kuba. Słyszymy się w następnym materiale.